zaczynamy. Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym, spróbowałbym swoich sił w siatkówce. Za 15 lat będę, pewnie będę już dziadkiem. Za granicą kibicuję, oczywiście FC Barcelona. Ulubiony piłkarz dzieciństwa. Ronaldo, Brazylijczyk. Gdy byłem mały, chciałem w przyszłości zostać kierowcą autobusu. Nikt mnie nie pokona w głośnym krzyczeniu. Drugą połowę poznałem w parku. Byłem z siebie dumny, gdy byłem przy żonie, kiedy rodziła. Ostatnio śniło mi się, że przyjeżdżam na turniej do Cetnara i wygrywam ten turniej. Po meczu lubię usiąść ze znajomymi, z przyjaciółmi i napić się piwa. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. Przedostatni obóz Ruchu Chorzów na Cyprze, gdzie na pierwszy dzień się okazało, że śpimy tak jakby w bunkrach, było bardzo zimno, cały hotel, ośrodek był z betonu i przez pierwsze 2-3 dni nie mogliśmy się przyzwyczaić do warunków i to było bardzo dziwne. Z techniką na bakier skłamałbym, jakbym powiedział, że nie. Największy spóźnialski. W szatni ruchu Patryk Lipski. Największa maruda. Ja jestem bardzo dużą marudą. Jak wrzucę do tego wszystkiego Piotra Ćwielonga, który był w tamtym sezonie w ruchu, to nie skłamię. Czy ich opowieści mógłbym słuchać godzinami. Łukasz Surma, Marek Zieńczuk i obecny tutaj Edek Cecot. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku, brutalnie dwoma nogami wyprostowanymi wszedłem w ślizgu zawodnikowi z Polonii Warszawa i dostałem za to czerwień i żałowałem, bo mogłem zrobić krzywdę przeciwnikowi. Mój rytuał przed meczem, bez modlitwa i oczywiście dotknięcie trawy przed wyjściem na murawę. Ostatnio było mi głupio, gdy z Ruchem Chorzów nie utrzymaliśmy się w Ekstraklasie, a trzeba było udzielać wywiadów i to nie były łatwe pytania. Koniec.